I gonna record you if you don't mind. Tak. You don't mind? No. Potwierdzasz, że nie masz no. nic przeciwko, tak? Berek. Berek. Złapie mnie, nie złapie mnie, nie może mnie złapać. O, skurczybyk rzucił do mnie śniegiem, no. Co ty zrobiłeś staremu ojcu, no, co? Pa, Kacperku, co dzisiaj na obiad ci zrobić? Nie wiem, pa. Coś dobrego, pa. Nie ma żadnego tematu tabu. Może lepiej przemilczeć i powiedzieć, że dzieci biorą się z kapusty albo je bocian przynosi, tak? Może jeszcze to mam przemilczeć. Jeżeli komuś się to nie podoba, to po prostu niech nie ogląda tych filmów. Mówienia i bez rozmawiania i bez dialogu nie osiągnęlibyśmy takich efektów. Dzień dobry Państwu, witam wszystkich serdecznie na moim kanale. Ja jestem Marcin Szymański, a to jest kanał Bez Ściemy. Dzisiaj chciałbym zwrócić się do paru osób, które komentowały pod moim filmem. A mianowicie chciałem coś wytłumaczyć. Nie tłumaczyć się, bo no każdy z nas jest dorosłym człowiekiem, ja też jestem dorosłym człowiekiem. Ponoszę odpowiedzialność za swoje decyzje, za swoje czyny. I nie muszę się jakby przed nikim z tego tłumaczyć. No chyba, żebym, tym bardziej, że nie robię nic, co jakby łamało jakiekolwiek normy społeczne, czy już, nie daj Boże, przepisy prawne. Moi drodzy, ten film to jest takie jakby, no jakby takie wyjaśnienie do tego filmu o tym, kiedy mówiłem o swoim autystycznym synu. I ten film umieściłem między innymi na grupie facebookowej o autyzmie. I teraz chciałem wytłumaczyć, dlaczego umieściłem ten film tam. Ponieważ na tej grupie kilka miesięcy temu regularnie umieszczałem filmy o autyzmie. Tych filmów umieściłem tam bodajże 5, 6, a może nawet 7, nie pamiętam dokładnie. I spotkały się tamte filmy z pozytywnym odzewem. Ja tam po prostu opowiadałem o naszej historii, jak leczyliśmy naszego syna, jakie terapie stosowaliśmy. I tak dalej, i tak dalej. Nie będę tego rozwijał. A teraz jestem już w domu, bo na zewnątrz jest bardzo zimno, silny wiatr, lodowate powietrze, także dokończę tutaj to, co miałem do powiedzenia. Moi drodzy, ja po prostu nagrałem, powiedzmy, część tego filmu, bo po szkole odbieram mojego syna i jedziemy w takie fajne miejsce, żeby się chłopak wyszalał. Natomiast jakby pierwsza część tego filmu to jest jakby wytłumaczenie się, tak jak wspomniałem, czy tam odpowiedzenie na to pytanie. Miałem takie, powiedzmy, dziwne komentarze, że jak ojciec może mówić o zaburzeniach swojego dziecka przy swoim dziecku. Serio? Naprawdę, naprawdę to pytanie musiało się narodzić? Naprawdę to jest takie dziwne? No po prostu skwituję to uśmiechem, bo dla mnie to jest po prostu śmieszne. A co jest złego w mówieniu swojemu dziecku o jego zaburzeniach, czy o jego chorobie? Co jest w tym złego? Ja tak funkcjonuję, tak moi rodzice funkcjonowali, tak mnie wychowali. U nas w domu się nie było tematów tabu, mówiło się o wszystkim. Rozmawiało się o wszystkim, o plusach, minusach, o zaburzeniach, o złych dniach, o dobrych dniach, o chorobach. Po prostu rozmawiało się. Na tym chyba polega rodzina, że rozmawiamy po prostu o wszystkim. Zwierzamy się sobie, rozmawiamy o tym. A wychowanie dziecka też moim zdaniem polega na tym, że tłumaczymy dziecku, tak? My od początku tłumaczyliśmy Kacperkowi, że ma autyzm. Dobrze, w pierwszych latach tego nie rozumiał, bo był mocniej zaburzony, więc nie rozumiał. Ale teraz już to mniej więcej rozumie. A powiedziałbym nawet, że więcej niż mniej. On wie, że ma autyzm, on wie, czym jest autyzm. I co, mam nie tłumaczyć mojemu dziecku, że ma autyzm, tylko w późniejszych latach, kiedy będzie już takim nastolatkiem, 15-16-letnim, będzie widział, że coś mu jest, będzie widział, że odstaje jakby od rówieśników, a nie będzie widział dlaczego i będzie się załamywał, bo będzie się czuł gorszy. A teraz nie będzie się czuł gorszy, bo dobrze wie, że ma takie zaburzenie i czym to się objawia i jak to się charakteryzuje. Nie ma w tym nic złego. On się bardzo cieszy, że wie, co mu jest, tak mówiąc w przenośni. Rozmawiajmy z naszymi dziećmi, nie chowajmy przed naszymi dziećmi spraw dotyczących, może jeszcze mam przed nim chować to, że teraz jest chłopcem i dojrzewa i wiadomo, dzieją się w jego życiu różne takie rzeczy, których nie rozumie. Rozmawiam z nim, tłumaczę mu, nawet te sfery seksualne, tak? Tłumaczę mu, nie ma żadnego tematu tabu, może lepiej przemilczeć i powiedzieć, że dzieci biorą się z kapusty albo je bocian przynosi, tak? Może jeszcze to mam przemilczeć. Sorry, że tak było brutalnie, ale rozumiecie. Ja te filmy wstawiam
tylko po to, bo po pierwsze prowadzę kanał na YouTube, który się rozwija, po drugie mój kanał na YouTube ma właśnie pewną misję. Tą misją jest między innymi dzielenie się historią sukcesu, jeśli chodzi o autyzm naszego syna, jak działaliśmy, co robiliśmy, i te filmy udostępniam dla Was tylko i wyłącznie dlatego, żeby Wam po prostu dawać jakieś inspiracje. Mam nadzieję, że chociaż jednej osobie dam jakąś inspirację i dla mnie to już będzie wielki sukces, jak chociaż jedna osoba napisze w komentarzu, że dzięki za tą inspirację, dzięki, fajny masz film. Takich komentarzy miałem wiele i jest to dla mnie wielkie wynagrodzenie, że komuś się podobają te filmy. Tak, rozmawiam z moim dzieckiem w jego towarzystwie o autyzmie. On wie, że ma autyzm i nie ma w tym nic złego. Jeżeli komuś się to nie podoba, to po prostu niech nie ogląda tych filmów. Albo niech wychowuje dziecko po swojemu i ukrywa przed nim wszystko. My nie ukrywamy, my rozmawiamy. U nas jest dialog. Dialog to podstawa z naszym dzieckiem. On wie, jakie ma zaburzenia. My wiemy, jakie on ma zaburzenia, my też rozmawiamy jako małżeństwo między sobą o swoich zaburzeniach, o swoich mocnych stronach, o swoich słabościach. Nie ma tematu tabu, na tym polega rodzina, dialog i rozmowa, a nie ukrywanie przed dzieckiem i trzymanie go pod szkłem. Jakby świat był jak z baśni, trzymanie dziecka pod szkłem, a później dziecko wchodzi w dorosłe życie i okazuje się, że świat nie jest jak z baśni, tylko świat jest jednak brutalny, tak? Takie jest moje zdanie i wiem, że może ten film być bardzo kontrowersyjny i może się komuś to nie podobać. Ja uważam, że wychowywaliśmy dobrze nasze dziecko autystyczne i dobrze go wychowujemy i osiągnęliśmy ogromny sukces. I bez prawdy, i bez mówienia, i bez rozmawiania, i bez dialogu nie osiągnęlibyśmy takich efektów. Dziękuję, a teraz zapraszam Was na dalszą część filmu. Minęło już 6 godzin szkoły i chciałem Wam pokazać, jak się między innymi bawimy z naszym autystykiem. I młodemu się nudzi, tej młodej mordzie się nudzi, tak? Nudzi ci się? I gdzie idziesz dzisiaj? Gracie. Ale co będziesz robić? Badzisz. Uwa, Kacper! Jesteśmy teraz w takim jakby centrum rozrywki, nie centrum handlowym, tylko rozrywki, restauracje, kina, trampoliny. Ktoś był w Edynburgu, no to wie, że to się nazywa Fountain Park. A jak nie byliście jeszcze w tym miejscu, a przyjedziecie do Edynburga, to warto tu z dzieciakami przyjść, szczególnie teraz, bo no dzieci mają ferie, tak? Znaczy pewnie nie wszędzie tak samo. Energia go rozpiera, także idziemy tutaj do tak zwanego Gravity Trampoline Park i on tam będzie sobie śmigał, będzie tam spalał swoją energię, skakał po tych trampolinach. No właśnie taka jest nazwa tego centrum rozrywkowego, Fountain Park. Bardzo polecam dla dzieci i dla dorosłych, bo macie tutaj restaurację, kasyna, kręgle, no trampoliny też nie tylko dla dzieci, ale również dla dorosłych. W tym centrum handlowym możecie, w tym centrum rozrywkowym możecie spędzić z dzieciakami całe dnie nawet, bo jest tutaj co robić. Tutaj jest jakieś Volcano Falls, to też właśnie dla dzieciaków. Tam dzieciaki mogą sobie pograć w golfa z takimi różnymi przeszkodami. Tutaj z kolei jest kino, także IMAX między innymi mają. 3D, 4D oraz normalne formaty, duże sale, dużo sali, no i jak sami widzicie, same nowości. A ja właśnie zgubiłem moją rodzinę, bo tak zagadałem się dla Was, ale już ich widzę, już ich namierzyłem. No i oczywiście różne restauracje, no czy tam jak wolicie, restauracje i fast foody, macie tu na przykład Burger King, Nando's, tu jest Ten Pin, Five Guys, też kolejna restauracja, Genting Casino, no to już bardziej bar and grill, jak widzicie. To jest, możecie tam w blackjacka zagrać, slots, poker, roulette, ale to już raczej dla tych starszych dzieci, że tak powiem. A my się tutaj właśnie wbijamy do tego Gravity Trampoline Parks. No i tak jak mówiłem, tam są trampoliny, możecie poskakać z dzieciakami, wejście od 18 miesiąca życia do 99 roku życia, także mogą i dzieci, i dorośli poskakać. No, żeby skorzystać z tego, to musicie wcześniej zarejestrować. Happy? Happy. Okej. Jak widzicie, tam są te trampoliny, skaczą tam zarówno dzieci, jak i dorośli. Tutaj są ścianki wspinaczkowe, ale nie będę tu dużo filmować, bo generalnie oni nie chcą, żeby tutaj filmować. Także tylko tak chciałem Wam mniej więcej pokazać,
jedną z opcji, jaką możecie, z jakiej możecie skorzystać w czasie ferii z dzieciakami lub w ogóle kiedykolwiek, jak z dzieciakami lub jako dorośli, single, SWL oczywiście. Jak widzicie, mają tutaj różne opcje, nawet jest After Dark Club Night, czyli dla takich troszkę starszych dzieci, mogą sobie przyjść starszych dzieci 18+. Imprezy, możecie wykupić sobie bilet roczny dla osób niepełnosprawnych, dla szkół, fitness classes, dla rodziców z małymi dzieciakami, także jest tu wiele, wiele opcji. Nie robię sobie teraz selfie na Instagram. Ja przypominam, że jestem Marcin, mieszkam w Szkocji, a wy jesteście na vlogu bez ściemy. Dzisiaj jest taki luźny, rodzinny vlog. Może nieraz się dziwicie, że do mojego syna mówię tak czasem jak do małego dziecka. On ma 13 lat, no i widać, że wygląda jak nastolatek. Ale dla osób, które nie śledziły moich wcześniejszych odcinków, chciałem powiedzieć, że mój syn Kacper ma autyzm. No, takie skarpetki muszą dzieciaki ubrać, żeby mogły tam wejść. Takie antypoślizgowe specjalne. Ale dla mnie jest to sposób na dodatkowe zarobienie dla tego miejsca, bo no bo za te skarpetki można kupić tylko i wyłącznie tutaj. Teraz tam pan wyświetla dzieciakom film instruktażowy. No co można, co nie można. No, oczywiście chodzi o zasady bezpieczeństwa. Odcinek jest taki luźny, jak wam wspominałem. Tak naprawdę chciałem wam pokazać taki przeciętny dzień z życia polskiej rodziny w Szkocji. Gdybyście chcieli zobaczyć więcej ciekawych miejsc w Szkocji, to nie tylko taka komercyjna strona Szkocji, bo ja generalnie zagłębiam się bardziej w niekomercyjną stronę Szkocji, jeśli chodzi o podróżowanie. Jeżeli chcecie jakichś innych inspiracji, jeżeli chcecie się więcej dowiedzieć o Szkocji pod kątem zwiedzania Szkocji, tak, pod kątem podróżniczym, to tak jak wspominałem w poprzednim odcinku, my zaczęliśmy już właśnie takie nasze podróżowanie. Na razie przez najbliższe kilka tygodni będzie to takie dość intensywne podróżowanie po Szkocji. Będziemy wam pokazywać różne fajne miejsca, pomysły na podróże z dzieciakami albo pomysły na podróże samodzielne, takie dla singla, singielki, bo to nie ma znaczenia. My podróżujemy wszędzie, gdzie się da. Także no, zapraszam was do subskrypcji. No, a ja wracam już w tym momencie do żony i syna, bo już niedługo ta sesja skakania na tych trampolinach się kończy. Już finisz? Nie, finisz, idę. Koniec już? Aha, pić ci się zachciało. Jeszcze 5 minut, wiesz? Jak wyszalałeś się? No. You enjoy? Chcesz się teraz napić pewnie coś? A co byś się chciał napić? Ja mam następne. Teraz różowa. No już po sesji skakania, chłopak zmęczony. Zmęczony, co? Kasperek? No teraz duży obiad. No, my już po sesji. O, właśnie, gdzieś się tam zgubili. A, idą. A ta przyjemność właśnie kosztuje 12 funtów i 80 pensów za godzinę, plus prawie 3 funty skarpetki. Co podjadasz? Kawka. No to od nas tyle na dzisiaj. Chciałem wam po prostu pokazać jedną z alternatyw spędzenia wolnego czasu w Edynburgu z dzieckiem albo bez dziecka. To ja nie zapraszam na następny odcinek. Trzymajcie się, Marcin, a to kanał Bez Ściemy.